Witam oczywiście bardzo serdecznie, Z tej strony kanał Paradeglowy VS. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drogie widzów oczywiście drodzy Państwo również witam. Na sam początek chciałem powiedzieć, że zapraszam do subskrypcji kanału Paradeglowy oczywiście na YouTube, zostawienia łapki w górę i subskrypcji, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka do zostawienia obserwacji, łapki w górę lub serduszka no i do, do, do udostępnienia filmu dalej My po prostu poszedł świat, także za to oczywiście dziękuję no i zapraszam do kolejnego materiału, dzisiaj praktycznie o awokado mniej więcej jak wyhodować mniej więcej takie awokado jak mniej więcej e, widzicie, tak no oczywiście powiem tutaj krok po kroku, tak dalej najlepiej jeśli macie awokado w bloku czy na przykład w domu. No w domu może oczywiście zmarnąć, to wiadomo, ale w ciepłym pomieszczeniu, tak? W ciepłym pomieszczeniu, mniej więcej blok, czy yy, jakby to powiedzieć domu, to najlepiej postawić awokado za telewizorem. Za telewizorem, bo tam ma takie jakby troszkę zacisze, czy coś. Takie sobie wygodne miejsce znaleźć i tam mniej więcej to awokado postawić. No oczywiście, jaki tu nawóz był używany do tego awokado? No oczywiście był nawóz używany płynny, nazywał się Florowit. Można go kupić w ogromnym sklepie, w jakichś różnych marketach. Florowit jest dostępny też w sklepach budowlanych typu Castorama, Bricomarche, Mrówka, yy, też może Ikea, czy też Castorama. Tak takie tak, ja tak mniej więcej z grubsza Sklepy budownicze też Bohan, chyba był taki sklep, chyba będzie oczywiście budowany, tak dalej pewnie powstanie w Polsce Bohan czy bohun e, jakoś tak się tam nazywało, ale myślę, że ten sklep niedługo myślę, że powstanie. No oczywiście nawozy można różne używać do awokado ale wiadomo, wiadomo, że Florobit jest oczywiście numer jeden z tych wszystkich dobrych nawozów. No oczywiście pamiętajmy, żeby wziąć Florowit do roślin kwitnących, bo... Takie awokado mniej więcej będziecie mieli, jeśli będziecie podlewać tym florowitem awokado raz na miesiąc, raz na miesiąc, może gdzieś tak koło raz na trzy tygodnie, raz na miesiąc, no mniej więcej coś takiego i mniej więcej takie awokado wam mniej więcej wyrośnie. A jeżeli chodzi o sadzenie, o ziemię i tak dalej, to tutaj nie będę praktycznie owijał w bawełnę zwykła. Ziemia uniwersalna. Można dodać troszeczkę perlitu. Można tego dodać troszeczkę żwiru, czy tam piasku troszeczkę i razem z perlitem, czy z ziemią uniwersalną zmieszać. I będzie idealne podłoże dla awokado. Jeżeli chcielibyśmy zasadzić awokado, to pie, pierwsze co trzeba zrobić, to patrzeć czy pestka pękła. Tak? Jak na przykład wyjmujemy z owoca awokado, to trzeba patrzeć, tak? jeśli pestka pękła co już praktycznie owoc gnije, czy tam praktycznie się robi czarny, to wyjmujemy pestkę, patrzymy czy jest pęknięta, jeśli jest pęknięta to od razu po prostu dajemy do ziemi od razu, jak się jak pęknie pestka od razu do ziemi, od razu do ziemi ja mam też sadzone awokado i praktycznie jak mi pękła pestka to od razu do ziemi daję, bo w wodzie to raczej Troszeczkę by potrwało, jeżeli chodzi o inny sposób, to jest taki sposób, że na szklaneczce troszkę wody lać i po prostu na wodzie położyć awokado, pestkę awokado, tak mniej więcej z patyczkami, tak jak to mniej więcej widzieliście o niektórych ludziach, ogrodnikach czy tam filmikach, więc jak można ukorzenić awokado eee, po prostu patyczki wbijamy do kulki do awokado i my więcej kładziemy razem z podyczkami na szklaneczkę czy tam na jakiś słoiczek z wodą czy coś no i cóż czekamy tak też pamiętajmy żeby awokado pestkę obrać no i cóż czekamy jeśli oczywiście pe pestka troszkę pegnie to już nie musimy mieć w wodzie tylko od razu po tej operacji wsadzamy do ziemi potem podlewamy Lekko wilgotne, musi być lekko wilgotne, yy, jak to się mówi, podłoże. Yy, możemy zraszać, tak dalej. Yy, jeżeli chodzi o to, że jakieś są, będą latać przy awokado jakieś muszki, czy jakieś kroły i tak dalej, to najlepszym sposobem jest także po prostu sobie zasadzić w awokado czosnek. Wtedy, oczywiście, nic nie będzie latać. Najlepiej jakieś takie yy, łupinki od, od y, czosku powiesić na awokado. Myślę, że już nic nie będzie praktycznie latać. To jest taka rada przeciw chorobom, przeciw takim muszkom Jeżeli chodzi o ziemię, to już mniej więcej mówiłem. O nawożeniu mówiłem. O glebie, jaka musi być mniej więcej lekko wilgotna. Tak jak już te, teraz właśnie mówię. No i tyle praktycznie, jeżeli chodzi o awokado. No i mam nadzieję, że też będziecie mieli takie awokado, jak tutaj więcej na zdjęciu, też pamiętajmy, żeby nie za dużo nawodzić, najlepiej raz na miesiąc tym Florowitem podać do roślin widzących. Także oczywiście tyle z mojej strony, a ja oczywiście się z Wami żegnam, także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, ogrodniczych, także na razie, no ale oczywiście pozdrawiam.